Hej, witam Was w kolejnym odcinku, w którym robimy klasycznego FPS-a, a dzisiaj zajmiemy się dynamicznym celownikiem oraz lekko poprawimy strzelanie. Pierwsze, co chcemy zrobić, to w folderze grafiki zaimportować część naszego celownika, ponieważ nasz celownik będzie się składał z czterech części: górnej, lewej, prawej i dolnej. Texture type zmienimy z texture na sprite i kliknijmy apply. Teraz w obiekcie naszego gracza, w canvas, gdzie mamy tekst z naszą amunicją, chcemy stworzyć pusty obiekt, który sobie nazwiemy crosshair, czyli celownik. W tym obiekcie chcemy stworzyć podobiekt UI Image, czyli ten jedna część naszego celownika. I do tego komponentu Image chcemy przeciągnąć tą grafikę, którą właśnie zaimportowaliśmy. Teraz kliknijmy dwa razy na nasz canvas i kliknijmy, żeby obraz był 2D. Trochę przybliżmy ten obraz i ustawmy, jak ma wyglądać nasz celownik. Pojedyncza część naszego celownika jest teraz trochę za duża, więc ją zmniejszmy, że w skali X jest 0,3, w skali Y jest 0,2. I w skali Z jest też 0,2. Teraz ją przesuniemy trochę do góry. Załóżmy o 0,15 będzie o wiele za mało. I to sobie nazwiemy top part, bo to jest nasza górna część. Teraz to zduplikujmy. I w osi Y przesuniemy do minus 15 i nazwijmy bottom part, czyli dolna część. Teraz jeszcze raz zduplikujmy. Duplicate. Zmieńmy rotację w osi Z na 90, pozycję w osi Y na 0 i pozycję w osi X na 15. I to znajdziemy sobie nasza right part, czyli prawa część. Duplikujemy, zmieniamy w osi X na minus 15 i mamy naszą lewą część. Jeszcze to musimy tylko nazwać left part. I sprawdźmy, jak to wygląda w naszej zakładce game. Mamy nasz celownik, tylko teraz jak widzimy, że ten celownik idzie za nami. Tylko jak strzelimy, to strzał zawsze idzie trochę ponad celownik. Widzimy, nigdy nie idzie tam, gdzie chcemy. Żeby to poprawić, przejdźmy do skryptu pistol. Ponieważ teraz nasz promień, nasz strzał idzie w kierunku kursora myszy. I on nie jest zawsze idealnie na środku. Poza tym, jakbyśmy wcisnęli escape podczas gry, to tym kursorem byśmy mogli machać i te strzały by dziwnie leciały. Więc o wiele lepszym rozwiązaniem, zamiast strzelanie tam, gdzie jest pozycja myszy, będzie strzelanie do nowego punktu New Vector 3, w którym pierwszym argumentem jest szerokość ekranu gry podzielona przez 2, drugim argumentem jest wysokość ekranu gry podzielona przez 2 i w osi Z 0. Czyli teraz zawsze będzie się leciało na środek ekranu, a nasz celownik też jest zawsze na środku ekranu. Więc jak wciśniemy play, widzimy, że strzał idzie zawsze tam, idealnie gdzie chcemy. Czyli to działa. W ogóle po co nam jest... Teraz celownik się nie rusza oczywiście, jeszcze nie jest dynamiczny, ale po co nam jest w ogóle dynamiczny celownik? Jest po to, żeby pokazywać graczowi, jak duży będzie rozrzut broni. Rozrzut broni też zaimplementujemy dopiero w następnym odcinku, ale już będziemy mieli przystosowany do tego celownik. Stwórzmy sobie nowy skrypt C#, który nazwiemy Dynamic Crosshair Reload All. Usuńmy sobie z niego wszystko. I stwórzmy, zdefiniujmy kilka zmiennych, które potrzebujemy na pewno. Na pewno potrzebujemy publiczny game object crosshair, czyli obiekt naszego celownika, i cztery prywatne game objecty z każdą osobną częścią, czyli górna część, dolna część, game object lewa część i game object prawa część. I na pewno będziemy potrzebować więcej zmiennych, ale na razie zatrzymamy się na tym i stwórzmy funkcję start. I tutaj z naszego głównego obiektu celownika pobierzmy wszystkie części osobno. Czyli piszemy tak. Top part równa się crosshair, transform, find child. Co to robi? To szuka obiektu w swoich podobiektach, w obiektach dzieci. I chcemy znaleźć obiekt o nazwie top part, game object i go przypisać tu. I już mamy naszą górną część. To jest dokładnie tak samo, jakbym zrobił to wszystko publiczne i po prostu przeciągał każdą część osobno. Ale tak mamy w skrypcie, jakbyśmy coś zmieniali, to już zmiennych byśmy nie musieli zmieniać. Bottom part robimy dokładnie to samo. Crosshair, transform, find child, tylko tym razem podajemy nazwę bottom part, game object. Left part, znowu dokładnie to samo. Crosshair, transform, find child, podajemy nazwę left part, part, game object. I z prawą częścią znowu to samo, crosshair, transform, find child, right part,
game object. Ok, czyli mamy wszystkie nasze części celowników. Teraz chcemy mieć początkową pozycję naszego celownika, każdej z części, gdzie jest na samym początku. Więc stwórzmy sobie prywatną zmienną typu float, którą sobie nazwiemy initial position. I jedyna wartość, która nas interesuje, to jest ta wartość, ile jest tu, ponieważ każda część celownika ma tą samą wartość, najwyżej tam z minusem albo z plusem. Więc robimy, że nasze initial position równa się top part get component. Nie mogę tutaj zrobić top part.transform. tak dalej, ponieważ obiekt image posiada rect transform, a nie zwykły transform. Dlatego muszę pobrać najpierw komponent rect transform. Transform. I dopiero w tym komponencie sprawdzić local position. Jedyna oś, jaka nas interesuje, to jest Y. I mamy naszą początkową pozycję. Skoro tu mamy, przejdźmy sobie teraz do... Stwórzmy funkcję update, która będzie odpowiadała za ruszanie naszym celownikiem. Tu będziemy potrzebowali jeszcze jedną zmienną, też prywatną, którą sobie nazwiemy spread. Czyli jak bardzo ma się przesunąć nasz celownik. I tak, nie chcemy, bo robimy to w funkcji update. I co tu będziemy robić? To będziemy przypisywać nową pozycję do naszych części celownika. Ale nie chcemy robić tego za każdym razem, w każdej ramce, nawet wtedy, jak w ogóle pozycja się nie zmieni. Więc żeby to robić tylko wtedy, jak pozycja się zmienia, stwórzmy sobie warunek, że chcemy to zmienić tylko wtedy, jeśli spread, czyli nasza zmiana w położeniu, jest różna od zera. Czyli wtedy, jeśli coś się zmieniło. I co my tu chcemy zrobić? Do każdej z części naszego celownika, czyli zaczynamy od top part, chcemy zmienić jej pozycję. Żeby zmienić pozycję, jeszcze raz musimy pobrać rect transform local position. I na co chcemy zmienić jej pozycję? Na nowy wektor 3, w którym tak, górny celownik, znaczy górna część celownika, w osi X się nie rusza, więc 0. Rusza się tylko w osi Y, więc tu ma być początkowa pozycja plus spread, czyli ta zmiana, plus to, co się rozszerzyło. I w osi Z też się nie rusza. I chcemy zrobić to dokładnie samo dla dolnej części, czyli bottom part. Tylko tym razem to wszystko musimy wziąć w nawias i postawić przed tym minus, ponieważ nasza dolna część idzie w dół. Później jeszcze raz dokładnie to samo, tylko dla lewej części. Ale lewa część nie porusza się w osi Y, tylko w osi X. I ona też się porusza z zerem, więc initial position plus spread. I jeszcze raz dokładnie to samo, tylko dla prawej części. Right part. I tu minusa możemy usunąć. I teraz wszystkie nasze celowniki, części celownika powinny się zmieniać wraz ze zmianą spread. Możemy to nawet sprawdzić. Zrobię, że nasze spread będzie chwilowo publiczne, żebyśmy mogli sobie modyfikować to. Przeciągnijmy skrypt Dynamic Crosshair do, załóżmy, kamery broni. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale niech będzie. I przeciągnijmy obiekt naszego celownika i kliknijmy play. Jak strzelę, to się jeszcze nic nie dzieje, ale jak zmienię wartość spread, to widzimy, że celownik lata. Czyli wszystko działa. Zmniejszam spread, idzie w dół, zwiększam spread, to się rozciąga. Czyli to wszystko działa. Pobieg mogę usunąć, bo nie będziemy ręcznie tego ustalać. I co chcemy? Na końcu każdej ramki, gdzie jest jakieś rozszerzenie, chcemy od naszego spread usunąć, załóżmy, 2. Żeby ten celownik się płynnie zwężał. Ponieważ nie chcemy, żeby strzelił, nagle celownik się staje wielki i w tej samej ramce staje się tak, jak był na początku, tylko żeby się płynnie zwężał cały czas. I to mamy. Tylko tak, czy dobrym rozwiązaniem będzie ustawienie naszego spread, czyli naszego rozszerzenia, jako prywatna zmienna tutaj? No nie bardzo, ponieważ to rozszerzenie będzie miało miejsce podczas gdy strzelamy, czyli w innym skrypcie, i podczas gdy ruszamy się, czyli w jeszcze innym skrypcie. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli spread zrobimy funkcję zmienną statyczną, publiczną typu float, spread. I na początku będzie 0.
Dzięki temu z każdego skryptu w naszym projekcie będziemy mogli do tego spread się odwołać i to zwiększyć bez problemu. Zobaczmy, czy to działa. W naszej funkcji pistol, gdy strzelamy, teraz piszemy dynamic crosshair spread dodać 50. I teraz za każdym razem, gdy strzelimy, ten celownik powinien się rozszerzyć i powoli wrócić do swojej normalnej pozycji. I widzimy, tak się dzieje. Jak strzelę kilka razy szybko, to powinien jeszcze bardziej. O, widzimy. Czyli to działa znakomicie. Tylko teraz jest kolejny problem. Załóżmy, że będziemy chcieli zmienić tą wartość rozszerzenia. I będziemy musieli szukać każdy skrypt po kolei, gdzie wpisaliśmy 50. Więc lepszym rozwiązaniem będzie teraz tutaj zdefiniować kilka stałych i żeby zmienić tą wartość, będziemy mogli po prostu wejść w ten skrypt. Żeby zdefiniować sobie stałą, musimy napisać public, żeby wszędzie był do niej dostęp. Następnie const, czyli stała, której nie będziemy mogli zmieniać podczas rozgrywki i typu int. I jakie potrzebujemy stałe? Na pewno potrzebujemy, ja zawsze stałe nazywam wielkimi literami, żeby się rozróżniały. Pistol shooting spread, które sobie ustawimy na 20, czyli rozszerzenie, gdy strzelimy. Następnie public const int jump spread, czyli rozszerzenie, gdy skaczemy, ustawmy sobie na 50. Public const int walk spread, czyli gdy chodzimy, ustawmy sobie na 10. I public const int run spread na 25. I teraz w naszym skrypcie pistol, zamiast po prostu napisać dodaj 50, możemy napisać dodaj dynamic crosshair pistol shooting spread. I nie będziemy musieli hardkodować tego na sztywno w jakimś skrypcie, w którym później będziemy musieli pół godziny szukać, gdzie tego napisaliśmy. I to dokładnie działa tak samo. Teraz strzelę i nasz celownik się rozszerzy i wraca łagodnie do swojego stanu początkowego. I jeśli chodzi o skrypt z dynamicznym celownikiem, to wszystko. Teraz jeszcze przejdźmy do skryptu player movement i zaimplementujemy to, żeby celownik też się zmieniał podczas tego, gdy skaczemy, biegamy i tak dalej. Teraz tak. Tu w linijce, w funkcji update, gdy sprawdzamy, czy nasz bohater jest uziemiony, chcemy stworzyć else, czyli gdy nie jest uziemiony. Gdy nie jest uziemiony, nasze dynamic crosshair spread chcemy ustawić na dynamic crosshair jump spread. Czyli gdy nie jest uziemiony, to wiemy, że jest gdzieś w powietrzu, więc ten celownik ma się rozszerzyć na maksa. Ok. Gdy jednak jest uziemiony, chcemy sprawdzić if input get axis vertical, czyli czy poruszamy się w ogóle, jest różne od zera, lub czy input get axis horizontal też jest różne od zera. Czyli jeśli się poruszamy, co chcemy zrobić? I też musimy pamiętać o tym, że mamy rozdzielenie na chodzenie i bieganie. Więc tu musimy jeszcze dodatkowo sprawdzić, czy input get key, key code left, nie alt, tylko shift. Czyli jeśli się poruszamy i dodatkowo wciskamy lewy shift, czyli biegamy, wtedy nasz dynamic crosshair spread będzie się równał dynamic crosshair run spread. A w innym wypadku, czyli gdy nie wciskamy lewego shifta i nie biegamy, nasz dynamic crosshair spread będzie się równało dynamic crosshair walk spread. I sprawdźmy, czy to działa. Klikam play. Strzelę, to się rozszerza, chodzę, się rozszerza, zatrzymuje się, wraca do siebie, chodzę, zaczynam biegać, jeszcze bardziej się rozszerza. Czyli wszystko działa tak jak należy. Skaczę, to się rozszerza. Ok, co jeszcze chcemy zmienić? Jak skaczemy, nie chcemy, żeby dodatkowo się rozszerzał, albo dobra, w sumie to nawet jest fajne. Czyli gdy skaczemy, nasz celownik się rozszerza, gdy strzelimy, to się jeszcze dodatkowo rozszerza. I w sumie to jest spoko i tak może być. Więc to by było dzisiaj na wszystko. Dzięki wielkie za to, że byliście. W następnym odcinku zajmiemy się rozrzutem broni albo przeciwnikami. Zobaczymy.
I jeśli macie jakieś propozycje, pytania, piszcie w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia.